Elektrownia wodna przy ulicy Księcia Witolda we Wrocławiu to budynek zaprojektowany przez Maxa Berga. Wyjątkowa architektura zdobi kępę mieszczańską w centrum miasta. Niestety, pracownicy elektrowni nie do końca dbają o czystość wody. Problem zaobserwowany przez okolicznych mieszkańców i przedsiębiorców występuje od kilku lat. Film nagrany w ostatnich tygodniach pokazuje, jak pracownicy elektrowni usuwają śmieci. Nagranie ukazuje, jak pracownik długą tyczką popycha odpady, by płynęły dalej z nurtem rzeki. Gdy na okolicznych wybrzeżach wypoczywają mieszkańcy, zostawiają wiele odpadów po sobie. Niesione przez wiatr i nurt rzeki spływają w jedno miejsce, pod elektrownią. Zamontowane jest tam urządzenie, które może wyłowić znajdujące się zanieczyszczenia. Sąsiedzi elektrowni twierdzą jednak, że ta maszyna nie jest używana. Świadkowie zachowania pracowników elektrowni opowiadają anonimowo, jak pracownicy wyławiają z wody jedynie aluminiowe puszki, resztę nieprzydatnych odpadów przepuszczając dalej. Ustawa odpadowa mówi o nakazie usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania. Zgodnie z ustawą władający terenem jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nim. Elektrownia jako zarządca fragmentu nabrzeża jest odpowiedzialna za jego czystość. W jaki sposób elektrownia utrzymuje czystość w wodzie na swoim terenie, nikt nie wyjaśnia. Telefony i maile zostają bez odpowiedzi. O sprawie będziemy informować. Echo 24, Magda Pasiewicz.